Trudno czasem uwierzyć, jak wiele może zdziałać kawałek metalu. Wszystko zaczęło się od mojego ojca. To on w latach 80. założył mały zakład rzemieślniczy. Dziś jesteśmy największym polskim producentem implantów dla ortopedii i traumatologii. Eksportujemy je na cały świat. Do tworzenia implantów stosujemy najnowsze technologie i zdobycze naukowe. Zajmujemy się także wytwarzaniem implantów personalizowanych, przygotowanych dla konkretnego pacjenta. Chociaż działamy globalnie, jesteśmy bardzo związani z regionem. Nasi pracownicy to w większości absolwenci Politechniki Białostockiej. Ale najbardziej cieszy mnie, że robimy coś, co pozytywnie wpływa na życie ludzi. W ciągu roku pomagamy wrócić do zdrowia dziesiątkom tysięcy pacjentów. I to jest prawdziwy powód do dumy. Kto z nas tego nie zna? Która rodzina nie ma takiej historii? Dlatego nas to zainteresowało. Razem z mężem pracujemy na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i od wielu lat zajmujemy się poszukiwaniem nowych związków przeciwnowotworowych. Badania wymagają czasu. Laboratorium, te same testy biologiczne. Dla niektórych może to być dość żmudna praca. My to lubimy. Codziennie odkrywamy tutaj coś nowego. Nasze związki okazały się bardziej skuteczne niż stosowane dotychczas chemioterapeutyki. Zostały one opatentowane i czekają na dalsze testy. Czy jesteśmy dumni? Mamy satysfakcję naukową. Ale to nie koniec. Nas interesują poszukiwania.